Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam dla Was niezwykle ważny filmik, który mam nadzieję będzie dla Was jak najbardziej pomocny. Ja już od dawna chciałam go nagrać, więc bardzo się cieszę, że będę mogła Wam jakoś pomóc. I u nas na YouTubie nie ma bardzo dużo dobrych filmów dotyczących problemu wybadania włosów. Dlatego chciałam stworzyć dla Was taką serię filmów, w których będę opowiadać Wam dokładnie o przyczynach wybadania włosów i każdej takiej przyczynie poświęcę osobny film, aby w ten sposób móc Wam jak najbardziej przybliżyć podstawy i jak najbardziej skupić się na każdym powodzie, każdym problemie związanym z wybadaniem włosów. Bardzo szczegółowo, bo to jest bardzo kompleksowa kwestia, taka bardzo rozbudowana i nie da się o tym tak naprawdę dobrze opowiedzieć w ramach jednego filmu. Dzisiaj zajmiemy się niedoczynnością tarczycy, z którą ja też sama się borykałam, więc mam bardzo dużo doświadczenia w tym temacie i mam nadzieję, że uda mi się jak najbardziej Wam pomóc. Więc Wasze włosy wypadają od jakiegoś czasu bardzo intensywnie i być może podejrzewacie u siebie problemy z tarczycą. Bardzo wiele osób, szczególnie bardzo wiele kobiet u nas ma tego rodzaju problemy, nie jest diagnozowane, zupełnie o tym nie wiedząc, a jest to taka sprawa naprawdę bardzo przykra i ciężko się z nią żyje. Jeśli podejrzewacie, że może być to Wasz problem, zaraz opowiem Wam, na podstawie czego możecie wyciągnąć takie wnioski, ale oczywiście najpierw zajmiemy się diagnozowaniem. Zdiagnozować niedoczynność tarczycy możemy oczywiście w bardzo prosty sposób, wykonując badania. I ja z mojej strony polecam Wam wykonać badanie TSH, FT3, FT4 oraz w ramach wykluczenia Hashimoto, na przykład anty-TPO. Taki zestaw wyników pozwoli nie tylko Wam, ale też na przykład Waszemu lekarzowi bardziej rozeznać się w sytuacji. Większość lekarzy rodzinnych nie chce od razu zapisywać innych badań z wyjątkiem TSH, natomiast TSH nie jest tak naprawdę najlepszym badaniem do tego, aby określić, czy mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, więc jeśli możecie, to bardzo polecam naciskać też na to, aby uzyskać skierowanie na pozostałe badania. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale jakie właściwie objawy wiążą się z niedoczynnością tarczycy? Jest ich bardzo dużo i są one dość nieprzyjemne. Pierwszym i takim najbardziej charakterystycznym jest ciągłe uczucie zimna, które wiadomo jest tym mocniejsze, im nasza tarczyca gorzej się ma, im gorzej pracuje. Ja na początku mojej przygody z niedoczynnością tarczycy potrafiłam naprawdę marznąć w trakcie brania gorącego prysznica i to jest takie bardzo charakterystyczne uczucie takich chłodnych, ogarniających nas dreszczy. Oprócz tego bardzo charakterystycznym objawem są objawy przypominające depresję, leczenie, brak motywacji, pasywność, smutek, szczególnie w momencie, kiedy wcześniej wiedziałyście, że byłyście na przykład zawsze bardzo energiczne, byłyście zawsze wesołymi osobami, pełnymi pasji, a nagle nie możecie zwlec się z łóżka, nic Wam się nie chce, jesteście załamane i jesteście przekonane, że jeśli dalej tak będzie wyglądało Wasze życie, to będzie naprawdę bardzo, bardzo źle. To jest jeden z takich naprawdę charakterystycznych objawów. Oprócz tego oczywiście przybieranie na wadze lub niemożność zrzucenia wagi. To jest taki totalny klasyk. Jeśli wiecie, że dotąd jedząc mniej więcej tyle samo i mniej więcej to samo, nagle przybieracie na wadze, jest Wam zimno, jesteście smutne, nic Wam się nie chce, najchętniej cały dzień przeleżałybyście w łóżku, albo jesteście na diecie i nie widzicie żadnych postępów, mimo na przykład zdecydowanego ograniczania kalorii, które wcześniej na Was działało, też może wskazywać na to, że macie właśnie problemy z tarczycą. Oprócz tego medycyna chińska mówi też o tym, że jeśli nasza tarczyca pracuje bardzo słabo, to te tutaj półksiężyce przy macierzy paznokcia, zaraz na początku płytki, będą bardzo słabo widoczne lub będą bardzo malutkie. I faktycznie u mnie akurat to się sprawdzało, bo wiedziałam, że kiedy na początku, w tym momencie, kiedy moja tarczyca pracowała najsłabiej, te księżyce u mnie były praktycznie niewidoczne albo takie naprawdę bardzo, bardzo malutkie. Natomiast jeśli wasza tarczyca się rozkręca, to one też się troszkę bardziej ukazują i to jest taka rzecz, na którą warto patrzeć, bo te zmiany następują dość szybko, więc tutaj jesteśmy też w stanie ewentualnie później jakoś bez badań, oprócz naszego samopoczucia, właśnie dzięki temu ocenić, jak się sprawy mają. Jak długo trwa takie wypadanie? Otóż to wszystko zależy od tego, w jakim czasie uda nam się ogarnąć pracę tarczycy i trochę ją poprawić. Zwykle to jest tak naprawdę minimum parę miesięcy, co skutkuje oczywiście tym, że cebulki naszych włosów nie są dostatecznie dotlenione, odżywione i duża ich część wchodzi w tą fazę wypadania, kiedy tak kolokwialnie mówiąc, chcą się po prostu ze skóry głowy naszej ewakuować. Jak zmieniają się nasze włosy, kiedy mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy? To jest kolejna bardzo charakterystyczna sprawa i wiele z Was pisało mi o tym mnóstwo razy w komentarzach. Ja sama widziałam to w moich włosach. Włosy stają się
takim naprawdę nieprzyjemnym w dotyku drucianym siankiem. Tracą blask, stają się bardziej porowate, zmieniają swoją strukturę. I to jest naprawdę zmiana, którą możemy obserwować na całej długości włosów, to jest bardzo ciekawe. I to w bardzo krótkim czasie. W ciągu miesiąca nasze włosy mogą wyglądać naprawdę zupełnie inaczej i niestety zwykle jest to właśnie zmiana na gorsze. Oprócz tego, że oczywiście wypadają, to faktycznie gorzej się układają, są mniej błyszczące, są bardziej szorstkie, bardziej porowate, takie typowo siankowe, no naprawdę nie jest to nic fajnego. Wiele z Was, dziewczyn, które mają niedoczynność tarczycy, na pewno świetnie wiedzą, o czym mówię, bo to jest taki włosowy klasyk. Jak możemy sobie pomóc? Oczywiście w pierwszej kolejności, tak jak mówiłam, warto jest wykluczyć Hashimoto. Jeśli macie Hashimoto, to spokojnie, nie martwcie się, to się naprawdę da ogarnąć. Zobaczcie sobie posta, w którym pisałam na blogu o tym, jak wprowadziłam moje Hashimoto w remisję. Ja na początku mojej przygody z tym wszystkim zostałam zdiagnozowana z Hashimoto właśnie. I w tym momencie mam mniej niż 5 przeciwciał, co tak naprawdę uważa się za, no nie wiem, nie powiem tyle wyleczenie, co po prostu brak jakby tej przypadłości. W poście na blogu dokładnie pisałam, co robiłam i jak pomogłam sobie dietą. Ja celowo nie używam określenia, że wyleczyłam Hashimoto, choć na to tak naprawdę wygląda, ponieważ ten stan utrzymuje się u mnie już od lat. Ponieważ ludzie generalnie nie lubią, jeśli mówi im się, że wyleczyło się z choroby, którą uważają za nieuleczalną. Natomiast wiele osób mówi mi często, że gdybym jadła normalnie lub jadła wszelkiego rodzaju sypy, które wcześniej spożywałam, moje Hashimoto na pewno by wróciło i oczywiście ja się tutaj całkowicie zgadzam. Natomiast czy jest to dowód na nieuleczalność tej choroby, czy też przypadłości? Moim zdaniem jest to dowód na to, że jeśli wkładamy w swoje ciało coś, co nam szkodzi, będziemy po prostu chorować. Ergo nie da się żyć niezdrowo i być zdrowym. Tak po prostu to nie działa. Dlatego moje Hashimoto no po prostu jest obecnie nieistniejącym problemem już dla mnie, tak długo, jak długo mam zdrową dietę, która mi służy i która mi pomaga. Tak jak mówiłam, jeśli chcecie wiedzieć, jak to dokładnie u mnie wygląda, poczytajcie sobie post na blogu, dla każdego to pewnie będzie wyglądało troszeczkę inaczej, natomiast ja byłam takim przypadkiem, który musiał zadziałać trochę bardziej konkretnie. Więc da się to wszystko ogarnąć dietą i naprawdę, dziewczyny, nie dajcie sobie wmówić, że jesteście straconym przypadkiem i nic Wam nie pomoże. Natomiast jeśli nie macie problemu z Hashimoto albo Wasze problemy z Hashimoto zostały już rozwiązane, to jest parę rzeczy, które naprawdę bardzo pomagają w pracy tarczycy i oczywiście znowu tutaj disclaimer, ja nie jestem lekarzem, a to nie jest porada medyczna. Są to jedynie rzeczy, które stosowałam na sobie z dużym powodzeniem. Ja uważam, że bardzo kluczowym elementem jest jakaś niewielka ilość naturalnego jodu. Ja wiem, że bardzo wiele osób stosuje mega dawki jodu. Ja natomiast nie jestem wielkim fanem tego rodzaju podejścia, ponieważ widziałam tak samo wiele negatywnych efektów tych metod, jak pozytywnych, więc nie jest to taki sposób, który polecałabym każdemu w ciemno do stosowania w domu, bez konsultacji z lekarzem i tak dalej. Natomiast niewielkie ilości naturalnego jodu na pewno są pomocne i są bezpieczne. Mówię tu o jodzie, który występuje na przykład naturalnie w różnego rodzaju algach. I ja też spotkałam się z teorią, która mówi, że w tych algach, które są suszone, tego jodu jest naprawdę bardzo niewiele albo nie ma go wcale. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że dodatek takich alg przy niedoczynności tarczycy naprawdę bardzo pomaga i dużo zmienia. Więc tutaj dla mnie pomocne były wszelkiego rodzaju wodorosty. Ja na blogu też pisałam o takiej herbatce z wodorostów z alg, którą sobie raz na jakiś czas przyrządzam. Ważne jest też to, aby to były algi lub wodorosty, najlepiej, wiecie, z takich najmniej skażonych obszarów ekologiczne, albo jeśli wybieracie spirulinę lub chlorelle, żeby to było jakby jasno określone, skąd te rzeczy pochodzą, dokładnie z jakich rejonów, bo tam też może znaleźć się dużo zanieczyszczeń, metali ciężkich i tak dalej, które będą negatywnie wpływać na pracę naszej tarczycy i nie tylko na jej pracę. Więc to jest taka rzecz, na którą warto zwracać uwagę. Kolejnym ważnym elementem jest selen, ponieważ selen i jod działają komplementarnie. Jeśli decydujemy się na zażywanie jakiegoś jodu, nie wiem, na przykład dostałyśmy receptę od naszego lekarza, co też
się czasem zdarza, albo po prostu stosujemy właśnie jakieś wodorosty i tego rodzaju rzeczy, to obecność selenu też jest polecana i wskazana. Przyjęło się sądzić, że na przykład w orzechach brazylijskich mamy całkiem sporo selenu, więc jeśli chcecie stawiać na takie naturalne źródła, to wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak wiele selenu było w glebie, na której jakby wyrosło dane drzewo, więc wszystkie dane dotyczące zawartości selenu w orzechach brazylijskich, które znajdziemy na przykład na kronometrze i tak dalej, to są bardzo luźne estymacje, ja już kiedyś o tym opowiadałam, ale wydaje mi się, że i tak możemy się na nich oprzeć. Podobno jeden orzech brazylijski załatwia dzienne zapotrzebowanie na selen, więc miejmy nadzieję, że tak jest. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, to polecałabym raczej niskie dawki i ewentualnie zaczynać od jakiejś nawet jednej tabletki w tygodniu, żeby po prostu obserwować rezultaty, ponieważ selenem przy niedoczynności tarczycy też czasem łatwo przesadzić i wtedy uzyskujemy efekt odwrotny do zamierzonego, szczególnie jeśli chodzi o wypadanie włosów. Ja już o tym opowiadałam w filmie o tym, jak podnieść odporność, natomiast pamiętam, miałam bardzo ciekawą rozmowę z jedną z widzek, czytelniczek, która opowiadała mi, że właśnie przy jej niedoczynności tarczycy i suplementacji selenem przy zbyt wysokich finalnie, jak okazało się, dawkach, ten problem wypadania mocno się u niej nasilił i to naprawdę nasilił się u niej na tyle, że w końcu skłoniło ją to do spadania poziomu selenu, co też możemy zrobić i co też jest naprawdę dobrym pomysłem. Jeśli myślimy ogólnie o suplementacji selenem czy jodem, to tak właściwie najlepiej i najmądrzej byłoby właśnie zbadać poziomy tych pierwiastków w naszej krwi, co też się da zrobić i nie jest to jakimś wielkim problemem, natomiast lekarze generalnie jakoś tego nie zapisują. Z tego co wiem, te badania są dość drogie, ale żeby wiedzieć, z jakiego punktu zaczynamy, to naprawdę dobrze jest się nad tym zastanowić. Temat naturalnego leczenia tarczycy to jest temat naprawdę szeroki. Jeśli chodzi o takie grupy, na które warto sobie zerknąć, to na pewno jedną z fajniejszych, takich bardziej podstawowych i obfitujących właśnie w takie podstawowe informacje grup jest grupa Hashimoto 411, z tego co pamiętam. To jest taka zagraniczna grupa, na której znajdziecie dużo fajnych informacji odnośnie badań, odnośnie tego, co pomaga innym. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, której się na pewno warto przyjrzeć. Natomiast jeśli chcecie postawić na suplementy, teraz na rynku jest też mnóstwo rzeczy, które łączą właśnie różne substancje czy też rzeczy potrzebne do prawidłowej pracy naszej tarczycy. Ja testowałam naprawdę wiele z nich dostępnych na iHerbie. Bardzo miło wspominam takie połączenie firmy Gaia Herbals. Tam, z tego co pamiętam, była też ashwagandha. W wielu takich suplementach znajduje się też tyrozyna, która potrafi być bardzo korzystna. Więc tego jest tak naprawdę dużo. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Nie każdy z takich połączeń będzie korzystne. Tutaj trzeba bardzo uważać i trzeba, wiecie, jakoś naprawdę dobrze dobierać te dawki i żeby w żadną stronę z niczym nie przesadzić. Łączenie i formulacja tego rodzaju suplementów jest generalnie ogromną sztuką, ale są też takie, które mogę Wam polecić, więc jeśli coś, to pytajcie śmiało. Ashwagandha potrafi być bardzo pomocna, również jeśli chodzi o wypadanie włosów. Generalnie, z tego co wiem, bardzo wiele osób mających problemy z pracą tarczycy mają problemy też z nadnerczami, więc jeśli czujecie, że to może być też problem z Waszej strony, to ashwagandha powinna pomagać, chociaż oczywiście znowu widziałam też zupełnie odwrotne przypadki. Często tak bywa, nikt nie jest w stanie zagwarantować Wam, że ta jedna rzecz będzie u Was na pewno pomocna i nie przyniesie odwrotnych skutków do tych zamierzonych. Ciężko coś prorokować, ale ashwagandha wielu osobom naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Dziewczyny, jeszcze jedna ważna rzecz, której wcześniej nie nagrałam, a którą chciałam tutaj dodać. Jeśli macie problem z Hashimoto, to tak naprawdę bardzo, bardzo polecam niesamowicie ostrożne podejście w kwestii jodu, wszelkiej suplementacji. U nas właśnie te mega dawki jodu zrobiły się stosunkowo popularne, jeśli chodzi o takie alternatywne sposoby leczenia tarczycy, na które możemy najczęściej trafić w internecie. Natomiast osoby z Hashimoto naprawdę muszą tutaj uważać i stosować zawsze taką zasadę, że im mniej, tym lepiej. Więc jeśli już z jakichś powodów zdecydowałyście się lub Wasz lekarz może Wam zalecił jakoś taką suplementację jodem czy jakiś dodatek, to zawsze zaczynajcie od jak najmniejszych dawek i obserwujcie, rozwlekajcie ten czas na jak najdłuższy.
jeśli jesteście bardzo wyczulone, jeśli jesteście bardzo w takim dobrym kontakcie ze swoim ciałem, to dość szybko wyłapiecie jakby takie pierwsze efekty i będziecie mogły ocenić to, jak się czujecie. Ja rozmawiałam z naprawdę wieloma osobami, które miały właśnie problem z Hashimoto i te osoby na taki dodatek jodu, nawet tego naturalnego w formie, nie wiem, kelpu, jakichś właśnie wodorostów i tak dalej, często reagowały nie do końca dobrze i były w stanie to dość szybko wyłapać, więc być może tak będzie też u Was. Trzeba po prostu być czujnym i trzeba zaczynać od naprawdę maleńkich zmian. To, że coś na jakichś grupach pomogło komuś innemu, nie znaczy, że pomoże też Wam. Ja pamiętam, że byłam też na takiej grupie facebookowej, w której właśnie były szeroko omawiane, nawet nie wiem, czy ta grupa tak dokładnie się nie nazywała, właśnie alternatywne sposoby leczenia tarczycy. Mega dawkami jodu, płynem Lugola i tak dalej. Natomiast miałam też wgląd w inne grupy, do których przybywali ludzie właśnie po tych eksperymentach jodowych i oni tam na tych grupach opisywali to, jak tak naprawdę takie podejście im zaszkodziło, jak wytrąciło ich tarczycę z równowagi i to nie chodziło tylko o ten efekt detoksu, który tam też jest często omawiany. To nie chodziło też tylko o to, że w momencie, kiedy stosujemy mega dawki jodu, nasze TSH się podnosi naturalnie, co jest jakby dość takim klasycznym efektem. I też nie chodziło w ich wypadku o to, żeby ten moment przeczekać i jakby te osoby akurat tak naprawdę pomimo dość długich, wielokrotnie podejmowanych prób, tej poprawy w efekcie suplementacji jodem nigdy się nie doczekały. Więc trochę tak ostrzegam, ale to może być różnie i to są takie próby samoleczenia trochę, po które sięgamy, bo tak naprawdę bardzo często lekarze nie są w stanie zaproponować żadnej alternatywy w stosunku do przyjmowania syntetycznych hormonów. Co też tak naprawdę wcale nie musi być, niekoniecznie jest, przynajmniej moim zdaniem, rozsądnym, długoterminowym rozwiązaniem. Ponieważ tak naprawdę w tym momencie nie leczymy przyczyny, nie dostarczamy naszemu organizmowi z zewnątrz coś, czego on sam w stanie nie jest sobie wygenerować. Natomiast oczywiście najlepiej jest dążyć do tego, aby tą sytuację poprawić na tyle, żeby nasz organizm mógł funkcjonować właśnie w homeostazie, mógł funkcjonować i sam sobie dobrze radzić bez takich dodatków z zewnątrz. Natomiast to już jest decyzja indywidualna każdego z nas, nie zawsze to jest od razu możliwe, choć moim zdaniem najczęściej jest. Jeśli chodzi o takie dietetyczne podejście, które moim zdaniem naprawdę tutaj może być uznawane za podstawę i powinno być uznawane za podstawę, to ja bardzo polecam Wam, żebyście zerknęły sobie na Instagram Medical Medium. Tam bardzo wiele ludzi, którzy poradzili sobie między innymi właśnie z chorobami tarczycy dietą, opisują dokładnie, co robili i co im pomogło. Tam to promowane podejście takie właśnie dietetyczne jest dość proste i bardzo skuteczne, bo ja śledziłam losy bardzo wielu osób, które próbowały poradzić sobie z chorobami tarczycy za pomocą bardzo różnych diet. I na przykład na grupie Hashimoto 411, którą później też Wam polecę, większość osób stosuje i promuje na przykład dietę paleo. Natomiast ja też wśród osób, które znam, moich znajomych i osób, z którymi rozmawiałam, nie spotkałam się jeszcze z przypadkiem osoby, która poradziłaby sobie z Hashimoto z pomocą takiej diety na tyle skutecznie, żeby uzyskać taki wynik, który jest faktycznie uważany jakby za ten wynik najbardziej jakby, wiecie, pożądany. Tam jeśli chodzi o te przeciwciała, na przykład anty-TPO, to jest chyba albo mniej niż 7, albo mniej niż 5. I oczywiście wiele osób przy takiej diecie paleo i wykluczaniu poszczególnych rzeczy widzi naprawdę bardzo fajne efekty i te przeciwciała potrafią mocno spadać. Wiadomo, że u niektórych tych przeciwciał jest na tyle dużo, że te wyniki idą w tysiące, idą w setki.
I na przykład z paru set możemy obniżyć ten wynik do 100 spokojnie. Natomiast 100 to jest nadal bardzo, bardzo dużo. 50 to też jest nadal bardzo dużo tak naprawdę. To wszystko zależy, to jest bardzo indywidualna kwestia i możecie się czuć bardzo różnie. Niektóre osoby mając powiedzmy parę set przeciwciał potrafią czuć się troszkę lepiej od tych osób, które mają tego trochę mniej. Natomiast jeszcze nie spotkałam się tak do końca z takim przypadkiem, który byłby sobie w stanie z pomocą takiej diety poradzić. Natomiast na bardzo wielu grupach różnych i tak dalej też rozmawiałam z wieloma osobami, które właśnie stosując taką dietę, która jest tam polecana na Instagramie Medical Medium, osiągnęły bardzo fajne efekty. Abstrahując już od tego, czy sam autor, czy samo jego podejście będzie Wam odpowiadać, czy nie, to jest trochę kwestia drugorzędna, przynajmniej dla mnie. Osiągają świetne efekty i to takie efekty długotrwałe. Bardzo podoba mi się tam też w książce o tarczycy jest proponowany taki miesiąc, w trakcie którego odżywiamy się na przykład właśnie na surowo. I fajnie jest, jeśli macie w planach w ogóle coś takiego, zrobić sobie badanie przeciwciał przed i po. Bo w moim wypadku przy odpowiedniej diecie przeciwciała potrafiły spadać naprawdę bardzo mocno już po 2 tygodniach. I to naprawdę dzieje się bardzo, bardzo szybko, bo nasz organizm ma naprawdę duże zdolności samoleczenia i warto je wykorzystać i warto je monitorować, jeśli akurat to Was interesuje. Natomiast bardzo popularny teraz właśnie sok z selera jest naprawdę bardzo pomocny, ponieważ istnieje też cała taka teoria, która mówi o tym, że za na przykład chorobą Hashimoto, chorobą autoimmunologiczną stoi wirus, przed którym nasz organizm jakby chce się bronić i tak dalej. Tutaj dużo by o tym opowiadać, to jest jedna z ciekawych teorii, z którymi na pewno się warto zapoznać. Natomiast właśnie pod tym względem sok z selera ma działać. Ja widziałam, że on też mi bardzo pomagał. Pomagała mi właśnie ta proponowana przez Medical Medium dieta. To jest jedna z takich gotowych systemów, które możemy wykorzystać. Ja wiem, że wiele osób u nas w Polsce też odnosi fajne rezultaty z pomocą diety Dąbrowskiej. Natomiast to, co mi się tam nie podoba, to jest ten deficyt kaloryczny, który jest dość spory, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. I przez to jest tylko krótkoterminowe rozwiązanie, którego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę po tym określonym czasie już kontynuować. A chodzi nam o to, szczególnie jeśli mamy problemy z tarczycą i problemy właśnie z Hashimoto, chodzi nam głównie o to, żebyśmy wybrały i znalazły dla siebie rozwiązanie, które będzie dla nas taką podstawą stosowaną przez nas ciągle i stale. I to jest klucz do sukcesu. Musicie, dziewczyny, znaleźć sobie taką dietę, takie dietetyczne podejście, które będziecie mogły kontynuować przez całe życie. I to nie będą dla Was jakieś odstępstwa, to nie będzie dla Was trudne. I wydaje mi się, że pod tym względem ta dieta proponowana przez Medical Medium jest o wiele bardziej wygodna i też po prostu jest o wiele bardziej, jakby wiecie, taka do przeżycia i do stosowania na co dzień. Natomiast tam też kładzie się o wiele większy nacisk na przykład na owoce niż w diecie Dąbrowskiej, które z tego co tam kojarzę są jakoś bardzo ograniczone albo wykluczane. I to też jest świetne. Więc bez problemu możemy być najedzone, usatysfakcjonowane i te rzeczy są naprawdę pyszne. Odkryłam też ostatnio jedną ciekawostkę, która totalnie mnie zachwyciła ze względu na zdjęcie, które zaraz zobaczycie. To jest melatonina i wpływ melatoniny na porost włosów właśnie. Ja trafiłam na recenzje na Amazonie, w których ludzie opisywali przypadki swoich łysiejących piesków, którym podawali melatoninę, a ich futerko odrastało, tak jak możecie tutaj zobaczyć. I okazało się, że w Stanach bardzo popularne są kremy z melatoniną, które stosujemy na skórę, lub wcierki, które bardzo wiele osób stosuje właśnie w obrębie skóry głowy i one okazują się być bardzo skutecznym sposobem na odrastanie włosów, baby hair i tak dalej. I z tego co wiem też wielu osobom w przypadku niedoczynności tarczycy taka melatonina w kremie czy też we wcierkach bardzo pomagała. U nas znalazłam tylko jedną wcierkę z melatoniną, którą podlinkuję Wam niżej w opisie. Jeśli już jesteśmy przy wcierkach i działaniu na skórę głowy,
głowy. To w przypadku niedoczynności tarczycy mamy tak naprawdę do czynienia z bardzo słabym krążeniem i takimi bardzo, wiecie, zabiedzonymi, zagłodzonymi cebulkami. Dlatego tutaj naprawdę kluczowe jest pobudzanie krążenia, pobudzanie przepływu krwi, więc wszelkie masaże, wszelkie wcierki, które będą pobudzać jakby ukrwienie skóry głowy. Kiedy mamy do czynienia z wypadaniem włosów w efekcie słabszej pracy tarczycy, to tak naprawdę te włosy z całej skóry głowy naszej wypadają mniej więcej równomiernie, ale możemy zauważyć, że najwięcej tracić ich będziemy właśnie w rejonach czubka głowy, gdzie krążenie jest najsłabsze i te włosy też są najsłabiej odżywione. Więc jeśli chcemy zadziałać masażem, co jest dobrym pomysłem, to warto skupiać się właśnie na czubku, warto skupiać się właśnie na aplikacji wcierek w tych rejonach, takich wcierek, które będą pobudzały krążenie skóry głowy. Tak jak mówiłam, inversion metod. Wszystko, co będzie pobudzać krążenie, jest naprawdę najlepszą opcją, jeśli chodzi o właśnie radzenie sobie z wypadaniem w przypadku niedoczynności tarczycy. Oprócz tego, że podstawą oczywiście zawsze będzie działanie od środka i będzie to, co z tym problemem tak naprawdę zrobimy. Co zrobimy z tą główną przyczyną, jak sobie z tą niedocznością poradzimy i czy uda nam się, jakby wiecie, to wszystko wyrównać i wyleczyć, bo póki nie osiągniemy tego stanu, póki nasz organizm nie osiągnie tego stanu homeostazy, to tak naprawdę to wypadanie będzie się ciągnąć. Raz będzie lepiej, raz gorzej, to może trwać latami, miesiącami. Tak naprawdę włosy oczywiście wypadają z opóźnieniem, chociaż z tego, co ja zauważyłam, to jeśli chodzi o takie problemy na przykład tarczycowo-stresowe, to takie wypadanie możemy zaobserwować dość szybko i to też jest bardzo ciekawa sprawa. Natomiast tak jak mówiłam, jeśli nie rozwiążemy tej głównej przyczyny, to z takim wypadaniem możemy się borykać bardzo, bardzo długo, więc im szybciej zadziałamy, im szybciej zobaczymy, odkryjemy, co ma dla nas takie kluczowe znaczenie, co najbardziej nam pomaga, tym oczywiście lepiej. Ja tak naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo polecam dietę, która mi niesamowicie pomogła i taką próbę rozwiązania tego problemu właśnie od tej strony, bo wydaje mi się, że to jest taka pierwsza i najważniejsza rzecz w tym wypadku. Ja się muszę tutaj troszeczkę zabezpieczać, ale naprawdę to jest bardzo skomplikowana kwestia i za długo w tym siedzę, żeby móc Wam powiedzieć, naprawdę róbcie to, to, to i to i to Wam na stówę pomoże. Nie jest to takie proste. Natomiast przejdźmy do następnej rzeczy, która pewnie Was interesuje. Co może pomóc w wypadku wypadania włosów? Jeśli chodzi o osoby, które mają niedoczynność tarczycy i już wiedzą, że to jest ich problem, zalecałabym jeszcze badanie poziomu ferytyny, ponieważ naprawdę mnóstwo kobiet, szczególnie właśnie kobiet, które chorują na niedoczynność tarczycy, mają też problemy z niskim poziomem ferytyny, co oczywiście jeszcze się nasila w trakcie miesiączek i z tego względu często trudno jest nam go podnieść. Natomiast łatwo wpaść w takie błędne koło, ponieważ odpowiednie poziomy żelaza są potrzebne do dobrego funkcjonowania tarczycy. Natomiast jeśli ona nie funkcjonuje dobrze, to wchłanianie żelaza też jest upośledzone i tutaj mamy totalne błędne koło, w które łatwo wpaść, więc warto sprawdzić, czy ten problem również nas nie dotyczy, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo kluczowe. To są naprawdę świetne rzeczy, ale bardzo pomocne będą też olejki, a więc olejek miętowy, eukaliptusowy, rozmarynowy, olejek imbirowy, olejek musztardowy i kofeina. Wszystko to możemy dodawać do naszych masek, naszych wcierek, szamponów i jeszcze raz masujemy jak najczęściej. Ja pokazywałam Wam w filmie o zapuszczeniu włosów, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam. Masażery, które możemy stosować i to jest też super patent, więc zerknijcie sobie tam. Oprócz tego, jeśli chodzi o dietę, to na pewno bardzo, bardzo polecam Wam zielone soki albo smoothies. Jeśli nie macie sokowirówki, to tak naprawdę najfajniejszym patentem będzie zmiksowanie jednej natki pietruszki dziennie z bananem, na przykład borówkami, dodanie tam powiedzmy kolagenu, który też bardzo pomaga kobietom przy niedoczynności tarczycy odzyskać włosy i też troszkę je, wiecie, odbudować i wzmocnić, szczególnie jeśli chodzi o te zmiany struktury, z której
którymi się borykamy. Oprócz tego krzem, spirulina, chrolela, to też są takie rzeczy, które nam pomogą. Herbatka krzemionkowa, którą bardzo Wam polecam, teraz możecie ją zobaczyć, to jest też fajna rzecz. Soki z pokrzywy, jeśli macie teraz dostęp do jakiejś świeżej pokrzywy, możecie przygotować sobie same swój sok. Możecie sięgnąć po pokrzywę w suplementach albo gotowe soki, to jest naprawdę świetna sprawa. Oprócz tego cholina i na przykład takie połączenie jak Biosil, które też już Wam wielokrotnie pokazywałam, jest naprawdę ekstra. Biotyna pomaga bardzo wielu osobom, ale uwaga, biotyna potrafi troszeczkę fałszować wyniki, jeśli chodzi o TSH, więc jeśli widzicie tutaj jakieś aberracje, a przyjmujecie duże dawki biotyny, to po prostu się nie martwcie i odstawcie ją na jeden dzień. Powtórzcie to badanie, bo tak też bywa. Generalnie powiedziałabym jeszcze, że świadomość wpływu diety na choroby autoimmunologiczne w szczególności Hashimoto, jest u nas stosunkowo mała i jest stosunkowo mała przede wszystkim wśród lekarzy. U dietetyków może jest odrobinkę większa, ale tak naprawdę lekarze ogólnie chcą bardzo dobrze. Oni działają w obrębie tego, co jest im wiadome, co obserwują, o czym się uczyli i też taka niewielka świadomość wpływu diety na choroby autoimmunologiczne i Hashimoto w szczególności wynika też z tego, że o tym się po prostu kiedyś nie mówiło, tego się nie uczyło i też lekarze jako ludzie nie mają styczności z takimi przypadkami sukcesów takiej przemiany przy odpowiednio poprowadzonej diecie. Więc generalnie tutaj tak jakby nie ma się co czepiać, natomiast warto sobie powiedzieć, że to wszystko jest do odwrócenia i to wszystko jest do zmiany i to leży tak naprawdę najczęściej w zasięgu naszych możliwości, jeśli jesteśmy w stanie zrobić to, co trzeba. Ja generalnie też byłam taką osobą, która kiedy została zdiagnozowana, już miała jakiś plan tego, co ja zrobię, bo ja też wcześniej miałam duże doświadczenie z powiedzmy takim może, no nie wiem, bardziej leczniczym podejściem do diety, więc dokładnie wiedziałam, co mam zrobić i to mi bardzo szybko pomogło. Natomiast od razu usłyszałam, że będę musiała najprawdopodobniej być na sztucznych hormonach do końca życia, gdzie tutaj siedzę przed Wami, jakby wiecie, no zupełnie już bez takiej konieczności, więc wydaje mi się, że też warto mieć taką nadzieję i warto się też karmić takimi pozytywnymi przekazami osób, którym się udało. Nawet jeśli w pierwszym momencie czujemy taki sprzeciw w sobie wobec nawet takich pozytywnych historii, bo być może się gdzieś tam z tyłu głowy już trochę oswoiłyśmy z taką myślą, która też najprawdopodobniej została nam podana przez innych. Myślą o tym, że nasze zdrowie nie zależy od nas, że nie mamy wpływu na to, co też jest w pewnym sensie wygodne, to też często się z tym spotykam. Wiele osób w pewnym sensie woli borykać się z takimi rzeczami, niż jakby wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i odmówić sobie niektórych rzeczy, które bardzo sobie cenią. Wychodzi na to czasem, że cenią sobie bardziej niż zdrowie, na przykład jedzenie w jakiś konkretny sposób, czy jakieś konkretne nawyki i tak dalej. No, natomiast warto pamiętać, że naprawdę tutaj wszystko zależy od nas i to zdrowie my kreujemy same, to życie my kreujemy same. Więc nie ma się co tak też nastawiać, że coś zostało kiedyś nam powiedziane, tak jakby trochę przepowiedziane i tak już musi być, bo to naprawdę wszystko jest do zmiany i wiele tutaj można wypracować. Więc myślę, że ja też jestem takim przykładem, też jakby chciałam tutaj trochę o tym opowiedzieć, chociaż zawsze jest tak, że ja też mam taki ambiwalentny stosunek do tego. Chciałabym bardzo, żeby moja historia kogoś zainspirowała, kogoś jakby odważyło do tego, żeby eksperymentować i żeby przejąć władzę nad tym swoim zdrowiem, nad swoim ciałem i jakoś sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast wiem, bo też byłam w pewnych sytuacjach po tej stronie, wiem, że są też osoby, na które to działa troszkę jak płachta na byka. Właśnie z tego względu, że czasem łatwiej jest nam już odpuścić i uwierzyć, że nic z tego nie będzie. I wtedy takie osoby, którym się udało, przypominają nam o tym zaniedbaniu, które względem siebie cały czas popełniamy.
I jest to irytujące i mnie też to w wielu sytuacjach bardzo irytowało, więc rozumiem jakby też z tej strony, jak to wygląda. Natomiast ja naprawdę generalnie trzymam mega za Was kciuki i mam nadzieję, że ten filmik, nawet jeśli nie jest jakoś w 100% pomocny, to może się okaże jakąś inspiracją i myślę, że też komentarze dziewczyn poniżej na pewno taką inspiracją będą też. Kolejną bardzo ważną kwestią, którą w tym filmiku tutaj chciałabym tylko delikatnie poruszyć i tak ją nakreślić, jest stres i zarządzanie czasem. Bardzo często zdarza się, że osobom z nieleczonością tarczycy towarzyszy takie przekonanie o ciągłym braku czasu, taki ciągły pośpiech, który w efekcie skutkuje tym, że nasze ciało po prostu zaczyna nas troszeczkę spowalniać, chce nam pomóc. Wiele osób ma też problemy z takimi przeplatanymi okresami niedoczynności i nadczynności, która nigdy nie jest diagnozowana, a w ciągu której czujemy taki nagły, ogromny przepływ energii. Jesteśmy, wiecie, takie bardzo żywiołowe. Pracujemy i żyjemy bardzo intensywnie, a później przechodząc w tą niedoczynność stopniowo się rozkładamy i kończymy w łóżku zupełnie wykończone. Więc tutaj praca z tym poczuciem czasu, praca z emocjami i praca ze stresem, z tym jak go odbieramy, jak sobie z nim radzimy, jest naprawdę bardzo kluczowa. Ja mogłabym wymieniać bez końca przypadki osób, u których niedoczynność rozpoczęta została przez taki bardzo mocno stresujący moment w życiu. I to były najróżniejsze opowieści, z którymi dzieliły się ze mną dziewczyny. Naprawdę fascynujące i ciekawe. Więc jeśli macie też jakąś taką historię własną, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli o niej opowiecie. Dziewczyny, koniecznie napiszcie mi, jak to jest u Was, jak się czujecie, czy macie tego rodzaju problemy i co Wam pomogło, jeśli zaobserwowałyście jakieś zmiany na plus i możecie polecić coś jeszcze innym dziewczynom lub jakoś podzielicie swoim doświadczeniem. To jest naprawdę fascynująca sprawa i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz albo łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja jeszcze raz odsyłam Was do tych postów, które stworzyłam i będą na dole w opisie. Myślę, że tam warto sobie zerknąć. Strasznie czekam na wiadomości od Was, bo jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Mam nadzieję, że filmik okazał się jak najbardziej pomocny. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o żelazie, o anemii, o naturalnych sposobach na to, żeby je trochę podnieść, o tym, jakie poziomy są wymagane do tego, aby nasze włosy zaczęły odrastać lub w ogóle jakoś mocniej rosnąć. Dzisiaj już pięknie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia i buziaczki.